Dzień dobry Państwu, Justyna Ostrowska. Witam bardzo serdecznie w programie Rozmowa Z. A moimi gośćmi w dniu dzisiejszym są pani wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. I pan burmistrz Romuald Zawolnik. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam jeszcze raz i dziękuję Państwa za przybycie do nas do studia. Zaprosiłam Państwa, ponieważ kadencja samorządowa 2014-2018 dobiega końca i chciałabym krótko podsumować tą kadencję i zapytać się, co udało się zrealizować z założeń, a co poza nawet Państwo nie planowaliście, a w mieście udało się zrobić. Ale na początek pozwoli Pan Burmistrz, że zapytam Panią Wiceburmistrz, jak zareagowała na propozycję objęcia fotela wiceburmistrza miasta Pionki. Bardzo mnie to interesowało. To znaczy tak, byłam oczywiście zaskoczona, mile zaskoczona i nie ukrywam, że wtedy, kiedy Pan Burmistrz zaproponował spotkanie, to w zasadzie byłam przekonana, że chodzi o propozycję, żebym tutaj mogła służyć swoim doświadczeniu zawodowym jako radca prawny. Nie przyszło, tak powiem kolokwialnie, do głowy, że mogę dostać propozycję, żebym objęła stanowisko zastępcy burmistrza. Także jeszcze raz mówię, że byłam zaskoczona, a później pełna, że tak powiem, radości, że taką propozycję otrzymałam. Pani burmistrz, to na początek, co Pani zakładała, co było takim priorytetem dla Pani, co by Pani chciała zrobić, zrealizować dla tego miasta? Wie Pani, ja przede wszystkim miałam świadomość taką, że ja będę zastępcą burmistrza, w związku z tym będę swoją osobą, swoim doświadczeniem zawodowym, w tym również doświadczeniem jako prawnik, pomagała zrealizować koncepcję, jaką na rozwój miasta przyjął Pan burmistrz, i takie było przesłanie mojej decyzji przyjęcia tego stanowiska, poprzedzonego, jak Państwo wiecie, stanowiskiem doradcy, dlatego że ja miałam zobowiązania dokończyć swoją pracę zawodową jako radca prawny. Musiałam przecież pożegnać się ze swoimi klientami. Nie mogłam tak po prostu zadzwonić do nich, powiedzieć, że od jutra nie będę ich spraw prowadziła. Na to Pan burmistrz się zgodził. Daliśmy sobie 3 miesiące na to, żebym ja pozamykała najważniejsze sprawy, żebym też oceniła, czy mogę i będę sobie z tą pracą radziła. Także generalnie moim głównym założeniem to było pomóc realizować koncepcję Pana burmistrza, służyć swoim doświadczeniem zawodowym, doświadczeniem życiowym i tyle. To Pani burmistrzu, zapytam się o wybór właśnie swojego wiceburmistrza. Na pewno to doświadczenie pani burmistrz było chyba takim priorytetem. Absolutnie tak, doświadczenie, ale też myślę, Pani burmistrz jako osoba znana w Pionkach od wielu lat piastowała bardzo ważne, znaczące funkcje. Ostatnio prezes Fabryki Amunicji Myśliwskiej, poprzednio przez lata długie jako kierownik działu kadr olbrzymiego przecież przedsiębiorstwa, prawnik z olbrzymim doświadczeniem. Przyznam szczerze, że nie jest rzeczą łatwą znaleźć odpowiednie osoby na odpowiednie miejsca i dobór współpracowników nie jest rzeczą łatwą. To nie jest tak, że wystarczy wyciągnąć rękę i zaraz jest rozwiązanie, które jest idealnym. W tym wypadku absolutnie muszę powiedzieć, że to było idealne rozwiązanie z wielu punktów widzenia. Chcę Pani Burmistrz za to podziękować. Raz za to, że nie spotkała mnie odmowa, bo to nie było łatwe. Przecież myśmy się znali, że tak powiem, tylko troszeczkę z różnych sporadycznych spotkań. Więc dziękuję za to, że Pani zaufała, że współpracując razem, nie narazi Pani na uszczerbek swojego przecież olbrzymiego dorobku życiowego. Za to bardzo dziękuję. Czerpałem naprawdę olbrzymimi garściami z Pani doświadczenia, z Pani niesamowitej pracowitości i to, co jest również w życiu publicznym, ale myślę, że nie tylko, bardzo cenne, to jest niesamowita taka urocza lojalność, to, że mając swoje zdanie, bo przecież Pani burmistrz ma doświadczenie olbrzymie, jednak potrafiła Pani troszkę zaczekać, żeby pozwolić mi pomyśleć, żebyśmy znaleźli najlepsze rozwiązanie. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wiedzą Państwo również, to mieszkańcy często narzekali, że Urząd Miasta nie jest idealnym, jeśli chodzi o obsługę mieszkańców, o pracę. Tej pracy w urzędzie też było pewnie poprzednio dużo, dużo mniej
Więc gdyby pani burmistrz była taranem często, przebijającym mury różnego rodzaju, to pewnie byśmy nawet w połowie nie odnieśli tego, co uważam za sukces na koniec kadencji. I za to bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję za uznanie. Wielokrotnie pan burmistrz doceniał pracę pani wiceburmistrz, także to wiemy doskonale. Zaczął pan mówić o sukcesach, to ja zapytam teraz, taki największy sukces, z czego pan jest najbardziej dumny? To nie da się chyba w ten sposób. Wiele rzeczy sprawia radość. Na pewno mam olbrzymią radość i nadzieję, że to pozwoli wydźwignąć miasto w sensie takim społecznym, kulturalnym. To jest zafunkcjonowanie oddziału szkoły muzycznej w Pionkach. To jest temat, czy zagadnienie, czy radość, która niekoniecznie jest dostrzegana przez większość mieszkańców. Natomiast dla mnie absolutnie jest to coś, z czego się bardzo cieszyłem i cieszę i życzę, żeby ten oddział przerodził się w szkołę, być może nawet ogólnokształcącą, dlatego że on podnosi naprawdę pewną, uwrażliwia nie tylko na muzykę, ale również, jak się popatrzy w tej szkole, stosunek mistrza i ucznia jest zupełnie specyficzny i inny, a dzisiaj takiego stosunku do nauczyciela, zarówno uczniów, jak i rodziców często, nie jest w nadmiarze, także bardzo się z tego cieszę. Inne rzeczy, które wydawały się bardzo trudne, to jest między innymi kwestia zadłużenia miasta. Dokładnie. Ja przyznam szczerze, na początku kadencji byłem w jakimś sensie na dywaniku z panią skarbnik w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, żebym powiedział, jakie mam pomysły na to, żeby poradzić sobie ze stanem finansów, który budził niepokój Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani burmistrz, teraz w tym momencie, przepraszam, że przerywam, nie ma pani skarbnik, ona jest od finansów specem. To powiedzmy jasno, jak miasto wyglądało, jak wyglądało zadłużenie w chwili objęcia przez pana stanowiska? Myśmy się obawiali, że to będzie podstawowy problem, który będzie nam przeszkadzał w jakimś pchnięciu miasta do przodu. My, to znaczy mówię ja i Rada Miasta, byliśmy takim pełni rezerwy, czy poradzimy sobie z tym podstawowym problemem. Wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o województwo mazowieckie, jest to pewnie ostatni okres perspektywy unijnej, w miarę jeszcze obfitej na Mazowszu, jeśli chodzi o środki i pozyskiwanie środków zewnętrznych unijnych, tę szansę trzeba było wykorzystać. Udało się, i tutaj chcę podziękować, w innych sprawach pewnie mieliśmy większe problemy z porozumieniem, ale na pewno pani sekretarz, która tutaj była księgową, pojawiła się przez rok czasu, to jest duża jej pomoc i zasługa w tym, że udało się skonsolidować zadłużenie. Co znaczy skonsolidować? Zebrać te wszystkie długi i zamienić je na jedno zadłużenie, na lepszych warunkach. Te lepsze warunki to zdecydowanie niższe oprocentowanie. Udało się również przy tym niższym oprocentowaniu przesunąć spłatę w dłuższej perspektywie, po to, żeby spłacać wtedy, kiedy już tych środków unijnych tak dużo i obficie nie będzie, a wykorzystać tę szansę dla miasta, jaką jest pozyskiwanie środków jeszcze na ten moment. Tu pojawiło się dużo przekłamań, których nie potrafiłem zrozumieć. Mianowicie, jeżeli ktoś mówi, że przedłużenie okresu spłaty zwiększa dług, to jest to nieporozumienie. Jeżeli ja jestem komuś winien pieniądze i umawiam się, że zapłacę za miesiąc, a potem się mówimy, że to będzie za rok, to mój dług jest przecież taki sam. Też dużo takich chyba kontrowersji budziła kwestia spółki. Kwestia takiego zupełnie jakiegoś kuriozalnego rozwiązania, w którym miasto spłacało za spółkę kredyt zaciągnięty na remont kotła, a spółka bez odsetek spłacała miastu. To nie było takim prostym ruchem, żeby to niech spółka spłaca, ponieważ spółka była źle wyceniona przy jej tworzeniu. Trzeba było uporządkować kwestie spółki po to, żeby ona miała zdolność kredytową przede wszystkim. Udało się to osiągnąć w dwóch etapach z pomocą wyspecjalizowanej firmy i dzięki temu sprawy wróciły na swoje miejsce. Znaczy spółka zaczęła spłacać swój własny dług, tak jak powinna, a miasto w ten sposób zostało odciążone od długu nie swojego, bo spółki prawa handlowego. To tak naprawdę bardzo pomogło nam w porządkowaniu finansów. Inną kwestią jest to, żeby uporządkować wydatki, które były w nadmiarze zbyt hojne, a nieracjonalnie, że tak powiem, wydatkowane. I udało się tak naprawdę, dlatego że szkoły, które są podstawowym elementem w budżecie miasta, również udało się tak sfinansować, żeby nie odbyło się to kosztem ani nauczycieli, ani uczniów, a z drugiej strony nie zatapiało miasta. Także to są, przede wszystkim musimy wiedzieć, że te sukcesy finansowe, te ekonomiczne są podstawą tak naprawdę do funkcjonowania
samorządu i to się udało. W tym miejscu warto dodać uporządkowanie sprawy Pronitu i to zasługa pani wiceburmistrz i ta słynna bomba pionkowska, tak, pani burmistrz? Tak, ja tutaj tylko wejdę w słowo, przepraszam, to nie jest jedyna rzecz. Tutaj porządkować musieliśmy naprawdę. Wiele, natykaliśmy się w różnych miejscach na rzeczy, które wymagały wyprostowania, których nie było widać, jak na przykład porządkowanie sieci gazowych, jak na przykład porządkowanie, no tutaj mówimy o Pronicie, ale również kwestie ulic, własności, prawa własności do ulic przy jakiejkolwiek inwestycji. Tego było bardzo dużo i to jest kwestia śmieci. To wszystko są absolutnie tutaj dzieła, w których bardzo intensywnie uczestniczyła i prostowała pani burmistrz. Tak, no to wróćmy do tej słynnej pionkowskiej bomby ekologicznej. No to też było jedno zadanie, o którym pan burmistrz ze mną rozmawiał, proponując mi zajęcie stanowiska wiceburmistrza. Ja, proszę państwa, z tym problemem oczywiście zetknęłam się dopiero wtedy, kiedy przyszłam do Urzędu Miasta, gdzie poznaliśmy w ogóle dokumenty, gdzie poznaliśmy rozmiar tego całego zagrożenia. Okazało się, że to, co było zdiagnozowane na początku, jest tylko jakimś tam wstępem do tego tak dużego jednak zagrożenia i zadania. Udało się oczywiście zrealizować i zarówno tą pierwszą część tego zadania wtedy, kiedy likwidowaliśmy te 230 ton nitrocelulozy, udało się również zrealizować drugą część, znaczy w tej chwili w znacznej części żeśmy zrealizowali również to nowe zadanie. Wiemy, bo pan burmistrz o tym informował, że niestety mimo, że uporaliśmy się z tą następną ilością nitrocelulozy, jest jeszcze do usunięcia. Jeszcze tam mamy zdiagnozowane około 800 tysięcy ton, ale to wszystko jest w jakiś sposób już zdefiniowane. Procedury są opracowane i mam taką nadzieję, że będą wykorzystywane przy tych następnych zadaniach, jakie są przed Urzędem Miasta, bo przecież to zagrożenie trzeba zlikwidować. Ale chcę państwu powiedzieć, że przy tej okazji okazało się, że to nie tylko jest, powiedzmy, nitroceluloza, że trzeba było likwidować jeszcze formalinę, że trzeba było również zająć się budynkami, które były zagruzowane po różnego rodzaju pracach związanych z wydobywaniem na przykład jakichś elementów stalowych, żeby sprzedawać jako złom. I z tym wszystkim sobie poradziliśmy oczywiście dzięki, a to takim instytutom jak IPO, który obecnie nam pomaga, jak również Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia, który był wykonawcą i doradcą w tym pierwszym zadaniu. Także to były bardzo trudne rzeczy, ale szczęśliwie udało się je, że tak powiem, zdiagnozować, opracować procedury i zrealizować. Jeśli chodzi o Pronit, jeszcze dodajmy, że absolutnie zmienił się cały ten teren. On był tak zarośnięty, że w niektóre utwardzone niegdyś drogi nie dało się wjechać, były praktycznie rzecz biorąc już zieleń zwyciężała. Były problemy z tirami, które ulegały uszkodzeniu przez gałęzie, które tak naprawdę stały na drodze. To też jest dużą zasługą pani burmistrz, że udało się wspólnie z przedsiębiorcami, współwłaścicielami tych dróg doprowadzić do ich remontów cząstkowych, do zmiany czy przesunięcia ułatwień dotyczących bram wjazdowych. Także to wygląda zupełnie dzisiaj inaczej i to też jest dużą zasługą pani burmistrz, za co dziękuję. Z problemem nitrocelulozy bez pani burmistrz pewnie byśmy nie poradzili, bo trzeba sobie powiedzieć, że to było zadanie bardzo nietypowe. Przecież który samorząd się na sprawach chemicznych, do tego jeszcze wybuchowych zna? Nie znali się na tym również urzędnicy, którzy nam starali się pomóc i tak naprawdę była to współpraca, przecieranie również szlaków, żeby ten problem właściwie, poprawnie z punktu widzenia prawnego i finansowego rozwiązać. I również ogromny wpływ z tytułu podatków, wzrost o 1,5 miliona do budżetu miasta. To też jest zasługa tego, że przedsiębiorcy w Pionkach zaczęli inwestować, kupować. Tak, ale to już zasługa tutaj pana burmistrza i kontaktów z firmami, które na początku kadencji przyszły i powiedział, że są zainteresowane, żeby na terenie Pronitu kupować grunty, rozwijać swoje przedsiębiorstwa i tak też się stało. Stąd są te
te podatki były oczywiście dochody ze sprzedaży, a konsekwencją tego, że pojawili się nowi przedsiębiorcy lub istniejący, dokupowali nieruchomości, rozwijali się, po prostu płacą w tej chwili do miasta większą daninę w postaci podatków. Ja chcę tutaj nawiązać do tej krótkiej wypowiedzi w sprawie tego, co zrobiliśmy wspólnie z przedsiębiorcami. Prawdą jest, że żeśmy się, że tak powiem, docierali, bo na początku przedsiębiorców oczekiwanie było takie, że powinny się znaleźć pieniądze, powinny być wyremontowane drogi przede wszystkim na terenie byłego Pronitu, powinny być szybko zmodernizowane sieci, powiedzmy, wodno-kanalizacyjne. No i trzeba było takiej pracy u podstaw, żeby przekonać przedsiębiorców, że po pierwsze miasto nie dysponuje takimi środkami, że wystąpienia pana burmistrza o to, żeby takie pieniądze się znalazły, no niestety nie skończyły się sukcesem i w związku z tym musimy wspólnie zacząć poprawiać to, co jest najważniejsze do poprawienia, czyli drogi, ponieważ zarówno miasto, jak i wszyscy pozostali przedsiębiorcy działający na terenie byłego Pronitu są współwłaścicielami tych dróg i tylko wspólne działanie, wspólny cel, wspólne środki doprowadzą do tego, że ten stan się poprawił i faktycznie przez ostatnie 2 lata udało się poprawić w tych najgorszych miejscach drogi. Jest lepiej. Ja za to chciałam bardzo podziękować wszystkim przedsiębiorcom, z którymi miałam okazję się spotykać, przekonywać, słuchać uwag. I ten cel jest, że tak powiem, osiągnięty. Myślę, że dalej taki sposób myślenia i działania będzie kontynuowany. Muszę powiedzieć, że razem można więcej. To jest bardzo mądre hasło. Tak. I tutaj przyznam szczerze, że ponaglani czy zachęcani również przez radnych nawiązaliśmy współpracę z wieloma wspólnotami i dzięki temu mogliśmy wzajemnie wspomagając się wykonać dużo więcej ciągów pieszych, parkingów. Także tutaj też jest, myślę, podziękowanie nasze za współpracę. Tak, ze wspólnotami. Spółdzielnią mieszkaniową. Chodziło też również o te śmietniki, tak. Uporządkowanie spraw. Także to są rzeczy, które widać, które może nie są takie jakieś rzucające się bezpośrednio w oczy, a jednak znaczące, bo w każdym miejscu praktycznie można je zauważyć. Natomiast na pewno największą inwestycją i najważniejszą dla miasta, czego pewnie mieszkańcy nie zauważają, jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Tak, to jest potężne zadanie, które powinno było być wykonane co najmniej 10 lat temu. I cieszę się, że kończymy kadencję z poczuciem tego, że reaktor działa, że ścieki są odprowadzane już w tej chwili do zagrożonki zgodnie z najwyższymi standardami unijnymi. To jest absolutnie najważniejsze z zadań, które zostały wykonane. Do tego chciałam przejść, ponieważ ta kadencja to również ogromne środki finansowe pozyskane w mieście. Ja szukając informacji, przygotowując się do tej rozmowy, mogę śmiało powiedzieć, że chyba największa ilość pozyskanych środków, 48 milionów. Staw, który zmienił swoje oblicze zupełnie i miejmy nadzieję, że dalej będzie zmieniał i będzie cieszył mieszkańców. To na pewno ogromny sukces państwa i powód do dumy. To jest rzeczywiście rzeczą, która nas, myślę, cieszy na koniec kadencji. Zostawiamy miasto chyba w bardzo dobrym już stanie, tak to trzeba powiedzieć, z pełnymi projektów gotowych szufladami, ale również z sejfem pełnym pieniędzy, dlatego że na 2 projekty mamy pozyskane prawie 17 milionów złotych. To są niesamowite pieniądze. Przypomnijmy, to zielone pionki. Zielone pionki, to jest projekt na 10 milionów złotych z minimalnym wkładem własnym, czyli 15%. Tak tanie środki, to jest, bo można pozyskiwać z 50% dopłatą różną. Natomiast 15% jest wkład miasta. I za te 10 milionów tak naprawdę miasto zmieni swoje oblicze. Mam nadzieję, że kolejne władze skorzystają z koncepcji, które zostały opracowane i te środki w sposób racjonalny i piękny przysłużą się zmianie absolutnej, odmianie wizerunku miasta. I drugie potężne również środki to jest chyba trzeci tak duże środki pozyskane w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To są środki na rewitalizację stawu górnego. Przypomnę, 6 milionów 800 tysięcy w sumie. W ramach tego projektu staw, który już dzisiaj cieszy, stanie się, myślę, mam nadzieję, że stanie się rzeczywiście perełką, która będzie wymagała dodatkowych
parkingów, miejsc do parkowania i tak dalej, ale to już tylko będzie cieszyło. No, cieszę się to dlatego również, że wszyscy w Pionkach od wielu, wielu lat mówią o stawie dolnym. Od 3 lat prowadzimy postępowanie, które ma doprowadzić do zasiedzenia tego terenu dla Skarbu Państwa i to umożliwi wtedy inwestycję w staw dolny, który mam nadzieję, że w perspektywie kilku czy kilkunastu lat stanie się tą oczekiwaną przez chyba pokolenia pionkowszczan rzeczywistością. To powiedzmy jeszcze, wróćmy do projektu Zielone Pionki. Powiedzmy naszym mieszkańcom, na jakim etapie on jest w dniu dzisiejszym? W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że zakończone zostały projekt wykonania 2 skwerów na ulicy Alei Lipowe między blokami 9 i 13 oraz naprzeciwko. Ten projekt w tej chwili jest ogłoszony przetarg na powtarzalny na wykonanie tego skweru. Kolejne elementy w tej chwili są ogłoszone przetargi na projektowanie. Dotyczy to stawu górnego, bo tam są projekty, oprócz tego rewitalizacyjnego jest również ten na zieleń piękną. Drugi projekt to jest cały ciąg ulicy Jana Pawła II. Ta ulica stanie się, myślę, naprawdę przeuroczą jeszcze bardziej niż dzisiaj, chociaż tam zieleń dzisiaj też nas cieszy, bo jest różnorodna, różnokolorowa. Oraz olbrzymie tak zwane błonia pionkowskie po drugiej stronie, tam gdzie często widzimy cyrk czy Wesołe Miasteczko. Cały ten teren naprzeciwko szpitala będzie również zazieleniony i będzie nas cieszył swoją piękną zielenią. To ja zapytam, powiem tak, w Pionkach na pewno wszyscy mieszkańcy ze mną się zgodzą, że na każdym kroku widać ciężką pracę państwa w postaci nowych ciągów pieszych, parkingów, ulic, bo to też, powiedzmy szczerze, brak kanalizacji deszczowej, z którą PWKC zmierzyło się, to też ogromne wyzwanie. No i w Pionkach pojawiły się, zostały wybudowane ulice takie jak Sportowa, Zwycięstwa, Willowa, dokładnie. Małkowski, tak? Północna. Czy ma pani taką satysfakcję, patrząc na te Pionki po tych 4 latach? Te 4 lata dobrze się działo, naprawdę dużo zrobiliśmy i jestem dumna. Oczywiście, że tak, że mam olbrzymią satysfakcję, dumna jestem. Bo wtedy, kiedy zaczynaliśmy współpracę, ja z panem burmistrzem, no niewiele się, że tak powiem, w tym zakresie przez jakieś tam poprzednie kadencje czy kadencje działo. To może nie jest jakaś nagana czy taka krytyczna ocena, ale to był fakt. Pan burmistrz zaczął swoją pracę od zorganizowania spotkań w 2 przynajmniej, 3 w zasadzie, nazwijmy to dzielnicach Pionek. Takie spotkanie odbyło się w szkole podstawowej numer 2, w straży tej ochotniczej w Świetlicy i w Nadleśnictwie. Tam spotykał się z mieszkańcami, z którymi rozmawiał o potrzebach i o tym, że będziemy tam inwestować zarówno w ulice, jak i w ciągi piesze i to, co obiecał pan burmistrz, i oczywiście w miarę możliwości finansowych, było realizowane, bo w każdej z tych dzielnic zaczęły powstawać nowe lub zmodernizowane czy zremontowane ulice, a powstałych, jeszcze raz przypomnę, to jest ulica oczywiście Zwycięstwa, to jest ulica Sikorskiego niedawno oddana, piękna, nowa, pięknie oświetlona, to jest ulica Sportowa, która powstała oczywiście w związku z nową halą sportową. To jest, tak jak powiedziałam, ulica Małkowskich, to jest ulica Północna. My wiemy o tym, że to jest ulica Poziomkowa, Reja właśnie, Willowa, że oczekiwania są takie, że wszyscy chcieliby, żeby zrobić to natychmiast. To takiej możliwości nie ma, bo nawet gdyby teoretycznie przyjąć były jakieś środki finansowe, to tego się po prostu nie da zrobić w danym roku budżetowym, więc trzeba było to wszystko również w jakiś sposób sprawiedliwie czy w miarę sprawiedliwie dzielić. Także ja uważam, że naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy. Oczywiście nie sami, bo pomagali i musieli pomagać pracownicy, którzy nauczyli się, że tak powiem,
takiej szybszej pracy, szybszego podejmowania działań i myślę, że to zaowocuje również w następnych kadencjach, kiedy tą swoją zdobytą wiedzą, kwalifikacjami i tą taką szybszym, że tak powiem, podejmowaniem decyzji i taką lepszą, sprawniejszą pracą będą również służyć przecież przede wszystkim mieszkańcom i miastu, prawda? Także tutaj jeszcze raz odpowiadając na zadane pytanie, tak, ja jestem dumna z tego, co nam się udało osiągnąć i taki był nasz wspólny cel i to zrealizowaliśmy. Ja tylko powiem tylko, że oprócz tego, co udało się już zrobić, zostawiamy gotowe projekty ulic. To są ulica, modernizacja całego ciągu z odwodnieniem, ulicy Alei Lipowe, całego obszaru Centralnej Kolonii. To jest ulica Spokojna i ulice poprzeczne do ulicy Spokojnej. To jest ulica Kozienicka od tego przejścia pod torami aż do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. To jest ulica Fabryczna, gotowy projekt do realizacji. To jest ulica Słowackiego z ulicą, razem z ulicą Krzywą. Musimy, cały ciąg jest zaprojektowany od Augustowskiej aż po ulicę Kozienicką. W trzech etapach to są trzy odrębne projekty i w większości również tam jest już pozyskany teren pod budowę tych ulic. Kluczową dla miasta, dla komunikacji miasta jest na pewno przebicie między ulicą Leśną a ulicą Kolejową, dlatego że, przepraszam, Kozienicką, dlatego że to odciąży ten węzeł, który dzisiaj się bardzo zapycha pod Sokrotką. Natomiast trzeba dodać, że w Pionkach realizacja, utwardzanie ulic wiąże się za każdym razem z problemem odwodnienia, tak, dlatego że nie było tutaj kanalizacji deszczowej. Dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą, który utwardza ulicę przy Lipowym Zakątku, przy przedszkolu i też okazało się, znaleźliśmy doraźne rozwiązanie jak odprowadzić wodę, jak je rozsączyć, żeby można było to zrobić. Widać było, jak potężne były roboty ziemne, czy przy ulicy Sportowej, czy przy Reja, czy przy Sikorskiego. Ulicy Sikorskiego. To są rzeczy naprawdę wymagające inwestycji po stronie spółki PWKC, która, dodajmy, ma kluczowe, strategiczne dla siebie zadanie, jakim jest oczyszczanie ścieków, a za chwileczkę będzie ciepłownia. Także to są potężne naprawdę wymagania finansowe po stronie spółki. Do tego jeszcze dochodzi taki mały może problem, ale przy każdej ulicy musimy do sądu zgłaszać się o jej uregulowanie stanu prawnego, dlatego że w końcu lat 90. tego nie zrobiono i dzisiaj stanowi to pewną przeszkodę. Dodajmy jeszcze, że również jest uzgodniony praktycznie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich modernizacja odcinka drugiego. Pierwszy to był Załamanek do cmentarza, od cmentarza do ronda projektowanego na skrzyżowaniu Mickiewicza z Dębową i Leśną. To też jest bardzo ważne, że udało się porozumieć w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o satysfakcję, to przyznam szczerze, że ja jej nie posiadam. Dlatego, że spotkałem się z takimi reakcjami ludzi, które mnie absolutnie zaskoczyły i jest mi przykro z tego powodu. Jeżeli przy zmaganiu się właśnie z problemami drogowymi, z chodnikami utwardzanymi, dzisiaj jest wykonywany i mam nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni zakończy się ulica Garszwo, tam ciąg chodników, który był w najgorszym stanie. I gdy pokazuję, że to są pewne wizytówki tego, cośmy zrobili. I dostaję na Facebooku od młodej mieszkanki miasta zdjęcie rozwalonego chodnika i mówi, to też jest pana wizytówka. Jest mi przykro, bo zadałbym pytanie, czy to w ciągu tych 4 lat mojej kadencji ten chodnik doprowadziłem do takiego stanu? A w sytuacji, kiedy wiadomo, że nie da się jednocześnie wszystko zrobić i tego typu, że ktoś tak naprawdę odważył się w ten sposób do mnie odezwać, jest mi po prostu z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Ja patrzyłem z jakimś zawstydzeniem. Uczestniczyłem ostatnio, opowiadałem w Dożynkach w Wolanowie. Mała gmina, połowę miasta Pionki. W jednym miejscu jest nowe przedszkole, nowa szkoła, nowa hala sportowa, boisko ze sztucznej i naturalnej trawy. I gdy spojrzałem, co w przestrzeni kilkunastu ostatnich lat przybyło nowego zupełnie w moim mieście, to nie potrafiłem znaleźć tego w takim stopniu, takich no, widocznych inwestycji, jak w małych gminach, gdzie widać nowe szkoły wszędzie, budowane teraz przedszkola. Myśmy wyremontowali, stworzyliśmy żłobek,
ale tak naprawdę to jest w tej infrastrukturze, którą posiadaliśmy. Tak. Także niekoniecznie, przyznam szczerze, że mam z tego, co zrobiliśmy, satysfakcję, dlatego że ostatecznie ona też została negatywnie w wyniku wyborów oceniona przez wyborców. Więc to budzi pewnego rodzaju, na pewno konsternację i zdziwienie. Ja osobiście, na pewno każdy z nas przeżywa takie rzeczy, wielu radnych, wielu kandydatów z różnych komitetów, którzy startowali w wyborach, którzy nie dostali się do rady, którzy nie dostali mandatu, mają poczucie pewnej goryczy związanego z oceną przez mieszkańców. Mnie nie jest żal, że taką ocenę spotkało to, co zrobiliśmy. Mnie jest żal tego, czego już dla mojego miasta nie będę mógł zrobić, a o czym marzyłem. Ale to jest kwestia oczywiście wyboru i decyzji mieszkańców. Panie burmistrzu, ale czy taką wizytówką pana nie jest na przykład stadion? Zapytam, bo zawsze wielokrotnie panu zarzucano, że ciągle ta budowa trwa i jest rozbudowywana, ale efekt końcowy, śmiało mogę to powiedzieć i nikt na pewno nie zaprzeczy, no jest naprawdę ogromny. Proszę pani, moją wizytówką w poprzedniej kadencji był pewnie tunel pod Torami, który niektórzy się boczyli, tak samo jak pomnik Piłsudskiego przed Legionówką. Nie potrafili składać kwiatów pod tym pomnikiem, bo to był pomnik zawodnika. Ja dzisiaj z goryczą muszę to powiedzieć, nie uważam tego stadionu za swoją wizytówkę, ponieważ szczególnie boleśnie odczułem, muszę to przyznać, taką niską ocenę tego, co zrobiłem dla młodzieży. To mnie bardzo boli, bo ja przez lata funkcjonowałem w środowisku harcerskim. Starałem się prowadzić dialog z młodzieżą. Żaden z moich poprzedników, mam nadzieję, że następcy podejmą, będą kontynuować ten temat. Spotykałem się z Radą Młodzieży, organem po to, żebyśmy rozmawiali, co młodzi ludzie oczekują, czego potrzebują. I nie spotkałem się z niczym, czego bym dla młodych ludzi nie zrobił. To jest stadion między innymi, to jest siłownia, to jest w tej chwili odnowa biologiczna, to jest możliwość uprawiania lekkiej atletyki. To są, patrzę tutaj na okładkę Wieści z Ratusza, również wspaniałe kontakty, z których jestem dumny, z miastem partnerskim na Ukrainie, bo tyle piękna, ile przez te kontakty różnego rodzaju przyjaźni zostało i wymiany doświadczeń się zadziało, bo na przykład nasi nauczyciele, którzy pewnie z jakąś taką swadą czy dumą jechali na Ukrainę zobaczyć tą biedną Ukrainę, wrócili pełni wrażeń, dziękowali mi za to, że mogli zobaczyć, jak tam wygląda wspaniałe przedszkole. Jak z różnymi problemami, przepełnione tam są szkoły, kilka tysięcy młodzieży chodzi, bo mają problemy właśnie z infrastrukturą nie nadążającą za ilością młodzieży. To są rzeczy, które mnie cieszą. Natomiast wydaje mi się, że moją wizytówką pewnie pozostaną łańcuchy i bale. Ja się nie wstydzę tego, ale to jest traktowane przez moich oponentów jako symbol nie wiem czego. Ja z miłości dla swojego miasta postarałem się, żeby był i sztandar, żeby uporządkować kwestie heraldyki, żeby ten nasz herb był radosny, taki jak powinien być, a nie przytłaczająco smutny. Proszę zauważyć, ile ludzi z miłości dla tego miasta przez wiele lat sponsorowało różnego rodzaju wydarzenia dla młodzieży, dla dorosłych. Również zasponsorowało oznaki władzy samorządowej po to, żeby podnieść prestiż i dumę z naszego miasta. Jeżeli ktoś traktuję to jako wyrzut pod moim adresem, to ja ze skromnością przyjmuję. Tak, niech to pozostanie jako symbol Romualda Zawodnika w tym mieście. Troszeczkę ostra goryczy również. Ja się z panem burmistrzem nie zgodzę, ponieważ pracowałam w tym samorządzie, pracuję 2 lata, ale ja widzę i myślę, że mieszkańcy również to widzą. To na koniec zapytam pani burmistrz, kończąca kadencja, koniec samorządu, przygody z samorządem dla pani. Co dalej? Znaczy, ja oczywiście, że koniec przygody z samorządem, ale bardzo pozytywnie przygody ocenionej. Ja jestem osobą już z uprawnieniami emerytalnymi. Na pewno nie podejmę już pracy zawodowej w swoim podstawowym zawodzie radcy prawnego. W Pionkach będę chciała korzystać z tego, co jest, co wspólnie stworzyliśmy, bo do tej pory pan burmistrz czasami późną nocą, a ja prawie w ogóle będę z tego korzystała. Będę oczywiście zachęcała swoje dzieci i wnuki, żeby tu przyjeżdżały i też korzystały. I zaczniemy już w tą sobotę, bo akurat jest dzień 1 listopada. Do mnie przyjeżdżają moje dzieci na groby
najbliższej rodziny, ale będziemy korzystać z tego, że jest sobota, bo zostają moje wnuki, będę ich chciała zaprowadzić, jeśli tylko będą czynne obiekty, na siłownię, również do miejsca odnowy biologicznej. Także z tego na pewno będę korzystała. Jeżeli znajdę gdzieś dla siebie jakieś miejsce w jakimś wolontariacie czy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to również będę chciała i korzystać, i służyć swoją osobom. Także takie są moje plany, takie najbliższe. No i tyle. I ja chciałabym oczywiście panu burmistrzowi, korzystając, że tutaj jesteśmy we dwoje, bardzo podziękować. Po pierwsze za to, że mnie zauważył, że mi zaproponował tą pracę i funkcję. I chciałabym powiedzieć, że 4 lata przepracowaliśmy wspólnie i nie było nawet jednego dnia, żebyśmy mogliśmy rozmawiać, rozważać, zastanawiać się, podejmować wspólne decyzje, ale nie było żadnych jakichś momentów, jakichś konfliktowych i za to panu naprawdę bardzo dziękuję, bo to dla mnie była wspaniała rzecz, pracować z osobą o takim poziomie, że tak powiem, pracy zawodowej i współpracy. Oczywiście chcę mieszkańcom podziękować za to, że miałam okazję pracować na rzecz mieszkańców i miasta. Życzyć im wszystkiego najlepszego, przede wszystkim w życiu osobistym i rodzinnym, ale również, żeby zawsze myśleli o tym, że tutaj mieszkają, że ich decyzje mają również wpływ na to, co się w mieście dzieje. I tyle z mojej strony. Także jeszcze raz panu burmistrzowi, oczywiście wszystkim pracownikom Urzędu Miasta dziękuję za wspólne 4 lata, za to, co mnie przekazali i myślę, że ja im przekazałam. I tyle z mojej strony. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pani burmistrzu. Ja tylko dodam, że tutaj wśród tych różnych rzeczy uporządkowaliśmy również basen. Woda w basenie jest w bardzo dobrej jakości. Przepraszam, że przerwę, ale zabrakłoby nam czasu, bo naprawdę natomiast pan... dopowiem tylko wśród rzeczy, których no nie zdążyliśmy, bo ten trzeci etap modernizacji basenu jeszcze pozostał niezrealizowany. Ja tam planowałem zrobienie między innymi miejsce na wanny solankowe, także to by dopełniło tą część odnowy biologicznej. Mamy 1 listopada, więc również jestem dumny, że praktycznie już na 1 listopada mamy przygotowany do odbioru cmentarz komunalny. Zachęcam Państwa, jeżeli będziecie odwiedzać groby bliskie, żeby wejść po schodkach i zobaczyć, jak ten teren wygląda. Mamy przygotowanych 36 miejsc już z piwniczkami grzebalnymi, także po podpisaniu umowy o sprzedaży i odbioru przez sanepid cmentarz będzie mógł ruszyć. Nieprawdą jest, że kosztował 15 milionów, to jest absolutna banieluka. 3 miliony 300 tysięcy to jest koszt, który jest poniesiony, łącznie z kolumbariami, które powstaną połowa jeszcze w tym roku i druga połowa w przyszłym roku. Na to jest olbrzymie zapotrzebowanie. Także z tego się cieszę. Natomiast chcę powiedzieć, że... Panie burmistrzu, naprawdę zabrakłoby nam tu czasu, żeby to wszystko powiedzieć. Natomiast chcę powiedzieć, że dzięki mieszkańcom i dzięki mieszkańcom uważam to za zaszczyt, że mogłem, jak tylko potrafiłem, z panią burmistrz wypełniać ten mandat zaufania, który 4 lata temu otrzymałem. To było zaszczytem i to było moją radością. Chcę powiedzieć, że to były 4 lata wspaniałej przygody. Jeżeli ktoś mówi o ciężkiej pracy, to ja jej w ogóle nie czułem, dlatego że naprawdę sprawiło mi to olbrzymią radość, że mogę tworzyć nowe, piękne miasto, piękne pionki. Mam satysfakcję, że nadspodziewanie dużo. Nie spodziewałem się tego, że tyle się udało zrobić. To jest moją satysfakcją pełną. Dziękując pani burmistrz i wszystkim współpracownikom, chcę jeszcze podziękować na koniec tym osobom, które w różnych momentach nam w znaczący sposób pomagały. Tak. To jest na pewno pan wiceprzewodniczący Kazimierz Myśliwiec, który w sprawach, w których mógł we władzach, gdzie jego partia uczestniczyła, pozyskiwać nam przyjaciół. To zaskutkowało tym, że takim przyjacielem, który nam sekundował i pomagał przez całą kadencję, był pan marszałek Adam Struzik. Dzięki temu przypomnijmy, strażacy mają piękny samochód bojowy. Kończy się remont, rewitalizacja willi Prota. Myśmy również dostali znaczące środki, między innymi właśnie nad staw górny, dzięki
podpowiedzią, poradą, pomocy również tego typu. Także bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi. Chcę podziękować panu generałowi Mikołajczykowi, dzięki któremu udało nam się pozyskać dodatkowe środki na tą bombę ekologiczną. Chcę podziękować również panu Zbigniewowi Dziubasikowi, dzięki któremu udało nam się w Władzach Kolejowych uzyskać aprobatę dla koncepcji budowy tunelu pod torami łączącego Augustowską z ulicą Zwoleńską. To jest temat, który jest bardzo kosztowny, będzie wymagał dużo zabiegów i działań na pozyskanie środków, ale który kiedyś się zmaterializuje, dlatego że ta obwodnica jest absolutnie pionką potrzebna. Chcę podziękować panu Rogowskiemu, który również zasiadając w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu starał się nam pomagać w pozyskaniu środków na likwidację bomby ekologicznej, nitrocelulozy. Wszystkim tym, którzy również uśmiechali się, pomagali nam czasami, gdy sił może nie stało, to ta radość na ulicach pomagała nam się oderwać i znowu ze skrzydłami ruszać do przodu. Za to wszystko dziękuję uprzejmie Państwu. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, odwrotnie, mamy pełną satysfakcję z tego, co zrobiliśmy. Jest to chyba nasza wspólna radość, bez względu na to, jak Państwo ocenili ostatecznie tę naszą pracę, i to wydaje mi się, że to pozostaje w pionkach i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Również z tego, że do Urzędu Miasta dzisiaj można wejść bez wstydu, który był na początku kadencji, jeśli chodzi o wygląd tego budynku. Dziękuję uprzejmie. Na pewno by nam zabrakło czasu, bo ja uważam, że mnóstwo rzeczy zostało zrobionych i o wielu nie powiedzieliśmy i na pewno też wielu osobom Państwo nie podziękowaliście, dlatego wszystkich tych, których może pominęliśmy, więc tak, na pewno dziękujemy. Dziękujemy mieszkańcom za oglądanie. Ja dziękuję Państwu za przybycie do studia i życzę teraz zdrowia, odpoczynku, regeneracji i powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.